Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejnym materiałem, który jest ściśle związany z naszym świętem hodowców, który odbędzie się 11 listopada w kopalni Szyb Wilson, jest taka inicjatywa, że będą też podczas tego święta sprzedawane, czyli licytowane, no po prostu w jakiś sposób będą zaprezentowywane i przekazywane do tych osób, które tam będą, piłki i inne gadżety związane z sportem. Proszę bardzo. Tak, chcemy, żeby było to atrakcyjne wydarzenie. Przygotowaliśmy nawet kilka tysięcy cegiełek o takim nominale 10 zł. Te cegiełki też dają prawo wejścia. Oczywiście panie i dzieci do 10 roku życia ze starszymi opiekunami zapraszamy gratisowo. Przepraszam, natomiast... ja tylko uzupełnię od siebie, że proszę nie traktować feministki i inne tego typu organizacje, że jest to jakaś forma dyskryminacji. Wręcz przeciwnie. Chcemy, żeby były też całe rodziny, żeby były dzieci z rodzicami, żeby były też, wiemy, że są kobiety, które hodują też gołębie, dlatego, ale jest taki bonus, chcemy taki bonus, że panie i dzieci do 10 roku życia, oczywiście pod opieką starszych, wchodzą za darmo. Natomiast ja myślę, że warto sobie nabyć nie jedną taką cegiełkę, ponieważ w ramach tych cegiełek przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Co godzinę będą organizowane różnego rodzaju konkursy. Jeżeli tak możemy powiedzieć, około 150-200 różnych gadżetów będzie można wylicytować. O ile takim gadżetem w ramach tych cegiełek, które będą numerowane, czyli ktoś kupi 5, 10, 15, będzie miał większą szansę, że trafi swój numer. Będzie około 50 gołębi. Ja poproszę Denisa o tę mniejszą, jak gdyby taki mniejszy skoroszyt. No, co mogę powiedzieć o tych gołębiach? No, będą gołębie naprawdę super, od Piera Ameya, będzie płowa samiczka prawdopodobnie od Gintera Prange, będzie od Przemka Jędrzejczaka imbred na gołębie Woutersa, będą świetne gołębie i to chyba około 10 od słynnego Greg Team i chcę tu podziękować bardzo panu Grzegorzowi Grzegorowskiemu, który mieszka w Słowacji, ale z Polakiem, też się Polakiem czuje, bo podarował świetne gołębie. To jest hodowca pewnie znany, który wygrywa, zajmuje czołowe miejsca na wspólnych gołębnikach na całym świecie. Mamy naprawdę super gołębie od braci Po, od Frederyka Filipe, od Leszka Brzezieckiego, Chrisa de Bakera, od innych Holendrów. Także około 50 gołębi z takich naprawdę czołowych hodowli. Czasem to są te same gołębie, nawet rodzeństwo tych, które będą na aukcji. Ale chcemy dać szansę tym, którzy niekoniecznie będą licytować gołębie i w ramach tego będą mogli, kiedy będą mieli szczęście, w mini takich konkursach wygrać też gołębia. Ponadto przygotowaliśmy, i nie mogło tego zabraknąć, mnóstwo takich też gadżetów sportowych, piłkarskich. Oprócz piłek z autografem Kuby, będą też piłki z autografem Łukasza Piszczka, będą książki pod tytułem Kuba, oczywiście z autografem. Już tych książek mamy kilkadziesiąt przygotowanych na cel właśnie tej licytacji. To nie jest przewodnik po państwie Kuba tam? Nie. Niektórzy tak myślą, ale to jest życiorys Kuby, bardzo pięknie napisany przy redakcji czy autorstwie i Kuby, ale i pani Małgorzaty Domagali, szefowej Fundacji Ludzki Gest. Będzie do rozdania nie tylko takich z Wolfsburga, ale przede wszystkim reprezentacji Polski około 2000 podpisanych przez Kubę własnoręcznie. One nie są tak drukowane. No co będzie też taką dużą atrakcją? Będą przynajmniej dwie koszulki oryginalne podpisane przez Kubę Błaszczykowskiego. Będzie można w ramach tych cegiełek, kto będzie miał szczęście, również wygrać koszulkę oryginalną z Dortmundu Łukasza Piszczka, przyjaciela Kuby Błaszczykowskiego. Będą też takie koszulki, też to jest wszystko podpisane, niewydrukowane przez Kubę Fundacji Ludzki Gest. Oczywiście będą też koszulki z Wolfsburga, tam gdzie Kuba gra, z autografem do wylicytowania, także takie z poprzedniego sezonu, ale bardzo piękne, podpisane przez
Kubę Błaszczykowskiego. Uwaga, to też będzie taka atrakcja, bo jedną z koszulek będzie koszulka podpisana przez kilku czy kilkunastu reprezentantów Polski i chcę powiedzieć, że to jest koszulka podpisana zaraz po meczu tym ostatnim z Czarnogórą, kiedy awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata. Także tych atrakcji naprawdę mamy wiele. Chcę jeszcze powiedzieć, że będzie też koszulka Piotrka Zielińskiego. To jest naprawdę fajny chłopak, który wymiata w środku pola, dzieli i rządzi, podaje tak jak trzeba z autografem. Także tego typu. Chcę powiedzieć, że na pewno atrakcją w ramach tych konkursów będzie chociażby zestaw meblowy za kwotę 1500 zł ufundowany przez firmę Iczczak Meble. I wiele, wiele jeszcze innych atrakcyjnych rzeczy, o których nie chcę w tej chwili mówić. Będą płyty z autografem Sylwii Grzeszczak, a pozostałe niech będą taką niespodzianką. Dlatego zachęcam nie tylko hodowców, ale tych, którzy chcą przeżyć z nami to święto, by sobie nabyć te cegiełki, bo wtedy będzie można naprawdę coś atrakcyjnego wygrać w ramach takich mini, prostych konkursów. Około 200 gadżetów chcemy przygotować, w tym oczywiście około 50 gołębi. Chciałem się tylko dowiedzieć jeszcze, w jaki sposób będą te cegiełki tych szczęściarzy, którzy wygrają, to będą losowane, to będzie co godzinę? To znaczy tak, nie możemy, ze względu na prawo, nie możemy robić tego na zasadzie takiej tradycyjnej tomboli czy losów, ale będą zrobione, będzie specjalne stoisko, gdzie będą gołębie, będą wystawione te gadżety i będzie osoba odpowiedzialna, prawdopodobnie będzie to pan Donat Przybylski, który będzie prowadził co godzinę mini konkursy, niekoniecznie związane z gołębiami, na przykład z piłką nożną, z Kubą Błaszczykowskim i dzięki temu potem będziemy też w ramach tych cegiełek wylosowywali dodatkowo jeszcze jednego, drugiego gołębia, czy też gadżet. Także możliwości będzie bardzo dużo i począwszy od dziecka kilkuletniego, skończywszy na tych, co mają 100+, każdy będzie mógł wziąć w tym udział i mieć szansę wygrania. Także dziękujemy, a wszystkich zachęcamy do jak najliczniejszego przybycia na to nasze święto i wzięcia udziału w postaci zakupu tych cegiełek w tych wszystkich tutaj imprezach, o których wspominał ksiądz Jerzy Kostosz. Także dziękuję, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.